bardzo ważnym elementem tej obawy przed demokracją ze strony części elit kierujących Obywatelskim Komitetem Politycznym była obawa przed fanatyzmem religijnym i nacjonalistycznym społeczeństwa, które kiedy zostanie dopuszczone do głosu, używano tutaj często metafory, ten tłum spod Jasnej Góry, prawda? Ci ciemni, rozhisteryzowani religijnie i politycznie Polacy, kiedy będą mogli wybrać swoją reprezentację, no to będzie straszna reprezentacja, która skompromituje nas w Europie i która w dodatku zniszczy zalążki demokracji, którą można budować tylko w taki odgórny sposób przy pomocy ugody z dotychczasowymi włodarzami państwa. Jeżeli odtworzy się Solidarność taką, jak była z lat 80-81, to może ona łatwo stać się, jak ten się Adam Michnik mówi, spadkobiercami obozu morderców Narutowicza. 8 kwietnia 1989 roku. Podczas obrad Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie kilkanaście osób, m.in. Aleksander Hall, Jan Olszewski, Tadeusz Mazowiecki i Jan Rokita, domagają się umieszczenia na listach kandydatów do parlamentu przedstawicieli środowisk opozycyjnych, które nie były obecne przy okrągłym stole. Jednak większość członków komitetu odrzuca ten wniosek w imię zachowania jedności. Na znak protestu przeciw tej decyzji komitetu Tadeusz Mazowiecki i Aleksander Hall rezygnują z kandydowania w wyborach. Tam zawsze będzie 299 kontra 161. Tam wszystkie decyzje przejdą zgodnie z decyzją PZPR. Masz rację. I udział w takim głosowaniu jest bez sensu. Opozycja nic bez zgody PZPR-u w tym Sejmie nie postanowi. Moi przyjaciele w różnych miastach mówili mi, że przeżyli jakiś szok, bo zaproszony Adam Michnik mówił, tak, ja przyjadę, ale z Olkiem. No jakim Olkiem? Kwaśniewskim. I oni baranieli, ale to był warunek. Już chodziło o to, żeby przyzwyczajać społeczeństwo do tego, z czym jesteśmy prawdziwymi sojusznikami. Że trzeba już powolutku reorientować ogląd rzeczywistości, ogląd PZPR-u, a więc również i PRL-u, bo taka konsekwencja tego musiała być. To był ten wybór sojuszy, który de facto zaciążył nas cały III RP. Jednym z wielkich osiągnięć Okrągłego Stołu jest to, że zmienił się ten wizerunek wroga czy przeciwnika, że wiemy o sobie więcej i okazuje się, że akurat pan Michnik to nie jest tak, jak mówił ten dzielnicowy, zupełnie inaczej. Elegancko ubrany mężczyzna. A więc tak samo i to będzie ewoluować. Nie ulega wątpliwości. Ze względu na jedność, na pewno jedność koncepcji politycznej, dzisiaj naturalnym partnerem, naturalnym sojusznikiem radzieckim jest partia. I nie sądzę, żeby ta sytuacja mogła ulec bardzo szybkiej czy radykalnej zmianie. Natomiast przecież towarzysze radzieccy są wnikliwymi obserwatorami tych procesów, które dzieją się i w Polsce, i na Węgrzech, i w innych krajach socjalistycznych. I sam fakt, że starają się bardzo dokładnie obserwować nasze eksperymenty i w sumie bardzo pozytywnie kibicują tym eksperymentom, myślę i o węgierskich, i o polskich, świadczy o tym, że wykazują gotowość jakby do bez obciążeń spojrzenia na nowy krajobraz polityczny, który się kształtuje. 17 kwietnia 1989 roku. Powtórna rejestracja Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność po 7 latach walki o przetrwanie w podziemiu. Komitet upoważnił do przygotowania codziennej gazety wyborczej Solidarności Adama Michnika, Helenę Łuczywo i Ernesta Skalskiego. 8 maja 1989 roku. Ukazał się pierwszy numer gazety wyborczej. 9 maja 1989 roku. W państwowej telewizji ukazuje się pierwszy program wyborczy Studia Solidarność. 16-17 maja 1989 roku. Starcia młodzieży z milicją na ulicach Krakowa. Manifestanci skandują: Sowieci do domu!
podstawowa legitymizacja władzy komunistów w Polsce, to znaczy nas tu przysłała Rosja, która tu panuje. Jeśli wy nam zrobicie krzywdę, to znowu przyjdą tutaj Rosjanie na swoich czołgach, przestawało działać i trzeba było mieć jakiś mandat społeczny, mandat quasi-demokratyczny. We wszystkich województwach powstają lokalne komitety obywatelskie, których celem jest tworzenie list kandydatów oraz przeprowadzenie kampanii wyborczej. Przy Warszawskim Komitecie Obywatelskim działa Komisja do spraw koordynacji list kandydatów, która decyduje o zatwierdzaniu lub odrzucaniu nazwisk przesyłanych z terenu. W składzie komisji znaleźli się m.in. Jacek Kuroń, Bronisław Geremek i Władysław Frasyniuk. Młakite my, my radwi się pa, bo szyki se, tu doucement, sans faire de bruit. Wszyscy kandydaci Solidarności do Sejmu i Senatu umieszczają na plakatach wyborczych swoje zdjęcie z Lechem Wałęsą. Na spotkaniach kandydatów z wyborcami pojawiali się znani i popularni aktorzy i piosenkarze. A dziecko, you say how much I care, I do. A dziecko, you say I love you. W wyborach parlamentarnych 4 czerwca 1989 roku opozycja odniosła spektakularne zwycięstwo nad koalicją rządową PRL. Kandydaci Komitetu Obywatelskiego uzyskali 160 mandatów ze 161 możliwych do zdobycia miejsc w parlamencie. W marcu 1989 roku czterech ludzi z obozu władzy, a mianowicie Kwaśniewski, Urban, Rakowski, zupełnie dzisiaj niepamiętany Aleksander Borowicz, założyły się o wynik wyborów czerwcowych, wynik wyborów do Senatu, którym miano wybierać 100 senatorów. Otóż największy pesymista wygrał ten zakład, tym pesymistą był pan Borowicz, przewidywał, że obóz rządzący zdobędzie 30 kilka mandatów. Największy optymista, Rakowski, wierzył, że obóz rządzący zdobędzie ponad połowę ze 100 senatorów, czyli 50 kilku. I to pokazuje sposób myślenia ludzi, którzy wtedy mieli ogromny wpływ na politykę obozu rządzącego. Oni po prostu nie wierzyli, że te wybory przegrają, bo te wybory się okazały plebiscytem. Nie żadnymi wyborami, tylko plebiscytem za PRL-em. Wtedy się głosowało na kandydatów koalicji rządzącej, czy też przeciwko PRL-owi, wtedy się głosowało na drużynę Lecha, czyli na kandydatów Komitetu Obywatelskiego Solidarność. Frekwencja wyborcza wyniosła 62%, co oznaczało, że około 10 milionów uprawnionych nie wzięło udziału w głosowaniu. Otóż okazało się, że co prawda Polacy nie potrafili już masowo wyrazić niechęci do komunistów, kiedy no, szły w ruch pałki bądź wyrzucenia z pracy, to jednak w miarę nieryzykowny sposób powiedzenia, że my was gnoje nienawidzimy, za pomocą kartki wyborczej, no dawało się to zrobić i nastąpiło kompletne wygłosowanie. Wówczas dla komunistów był to szok, było to rozgoryczenie. To wielu ludzi, którzy później powrócili do polityki postkomunistycznej, bardzo żwawo wówczas popadło w alkoholizm, rozczarowało się do społeczeństwa, zeszło na jakiś margines, o mało by się nie zmenelizowali. No szczęśliwie mieli jednak tych kilku twardzieli, którzy zaczęli budować struktury i w tym takim szoku jednak przechowali i aktywa ekonomiczne, i aktywa esbeckie, i aktywa polityczne. No ale tak czy owak oni też rozpoczynali trzecią RP z poczuciem klęski. Nie tylko różne podmioty postsolidarnościowe, które w niej przegrały. W skali zwycięstwa Solidarności pomogła też ordynacja wyborcza, którą do Senatu, którą władze same wymyśliły. Tego już przy okrągłym stole nie określono. Tam było powiedziane tylko, że będzie stuosobowy Senat i będą wolne wybory. Otóż władze przeforsowały system większościowy. System większościowy, który sprawiał, że z każdego województwa, było ich wtedy 49, wybierano po 2 senatorów. I teraz tych województw małych, rolniczych, było około 30 kilka. I tam władze wierzyły, że wygrają.
A Solidarność wygra w tych wielkomiejskich kilkunastu województwach. Z czego się to brało? Założenie brało się z tego, że wiosną, kiedy się kończył okrągły stół, tam w tych chełmskim, siedleckim, skierniewickim, bielsko-podlaskim, w ogóle nie było struktur opozycyjnych. I zakładano, że to się nie uda, że Solidarność się nie będzie w stanie zmobilizować i w tych małych rolniczych wojewódzkach nie będzie w stanie zrobić kampanii. Tyle, że nie przewidziano, a właściwie przewidywano, co zrobi Kościół. I stąd w maju 1989 roku przyjęto dwie ustawy. 17 maja 1989 roku. Sejm przyjmuje ustawy nadające Kościołowi katolickiemu osobowość prawną, regulującą kwestie ubezpieczeń społecznych dla księży oraz uznającą prawo do tworzenia przez Kościół gazet i stacji radiowych. To był rodzaj łapówki wręczonej Kościołowi, żeby Kościół został neutralny w tych wyborach. Tyle, że duża część duchownych okazała się jakby nieprzekupna i poparła Solidarność. I w tych większości tych rolniczych województw to właśnie parafie, które były wszędzie, okazały się tymi strukturami, które organizowały komitety lokalne, komitety obywatelskie, organizowały kampanię Solidarności. Główna przyczyna tego sukcesu organizacyjnego Solidarności w kampanii przed 4 czerwca, która przyniosła tak znakomity wynik. Ale trzeba też pamiętać, że gdyby władze się zdecydowały na system wyborów proporcjonalnych do Senatu, to wedle różnych szacunków miałyby od kilkunastu do ponad 20 mandatów senatorskich. A wskutek systemu większościowego nie miały żadnego mandatu senatorskiego, no chyba, że za taki uznamy mandat senatorski Henryka Stokłosy, jedynego spoza listy Solidarności z województwa pilskiego, który wszedł do Senatu, dlatego że jego z partii wyrzucono komunistycznej za nadużycia gospodarcze jeszcze w początku lat 80. PZPR, lista krajowa zostały wycięte w tak zwanych zamkniętych obwodach, czyli okazało się, że PZPR nie może być już pewne poparcia własnego aparatu, wojska, milicji, obwodów zagranicznych, gdzie ludzie oddani partii byli albo jako dyplomaci, albo jako pracownicy na kontraktach, które w PRL-u było dość łasą sprawą, bo się tam zarabiało w prawdziwych pieniądzach i przeliczało to po dobrym czarnorynkowym kursie. Krótko mówiąc, 4 czerwca zaczyna się wielka improwizacja. Już wiadomo, że plan podzielenia się władzą się nie udał i teraz jest plan oddania władzy, czy raczej nie ma planu, tylko jest gorączkowa krzątanina, w jaki sposób najlepiej dla siebie oddać władzę i komu ją oddać. Proszę Państwa, 4 czerwca 1989 roku skończył się w Polsce komunizm. Ale pamiętajmy, 4 czerwca żaden komunizm się nie skończył w Polsce, zaczęło się jego kończenie. W pierwszej turze wyborów 4 czerwca większość kandydatów koalicji rządzącej nie uzyskała wymaganej ordynacją liczby głosów. Dotyczyło to także tzw. listy krajowej, gdzie kandydowali liderzy PZPR i jego koalicjantów. Kierownictwo Komitetu Obywatelskiego postanowiło uratować listę krajową, zgadzając się na zmianę ordynacji wyborczej w trakcie trwania wyborów. Charakterystyczna była reakcja wyrażona przez profesora Geremka wtedy pacta sunt servanda, prawda? To znaczy pakt przy okrągłym stole obowiązuje, w związku z tym głosowanie wyrażone 4 czerwca jest w tej części, która narusza pakt przy okrągłym stole nieważne. Po prostu trzeba je powtórzyć i powtórzono, jak wiadomo, głosowanie, co było jaskrawym zniszczeniem demokracji. 18 czerwca w drugiej turze wyborów wzięło udział tylko 25% wyborców. Solidarność zdobyła brakujący mandat do Sejmu i pozostałe 7 z 8 mandatów senatorskich. Solidarność oficjalnie poparła także 55 późniejszych posłów koalicji, w tym 21 z PZPR. Do tego 4 czerwca kandydaci Solidarności mieli jednak jakieś dorozumiane przyzwolenie społeczeństwa. Oni mniej więcej wiedzieli, o co społeczeństwo chodzi. Teraz nagle powiedziano, zmieniamy wyniki wyborów, dajemy komunistom więcej, nie pytając was o zdanie, bo nawet takich formalnych konsultacji z jakimiś, nie wiem, strukturami solidarnościowymi, z Komitetem Obywatelskim, z kimkolwiek, Komitetem Obywatelskim przechowywałem się, nie przeprowadzono. To był tak naprawdę sygnał grupy, małej grupy, która zaczęła w tym momencie już prowadzić tę politykę, no można powiedzieć, na własny rachunek. W kilkanaście dni po wyborach 4 czerwca minister finansów w rządzie Rakowskiego, Andrzej Wróblewski, oczywiście członek PZPR, wysłał do Komitetu Centralnego Partii pismo, w którym powiedział, że nie będzie dalej żadnych pieniędzy z budżetu państwa dla partii.
To w praktyce oznaczało wyrok śmierci dla PZPR, która była potwornie wyżyłowana, wydrążona pieniężnie, finansowo po kampanii wyborczej i potrzebowała ogromnej ilości środków, żeby podtrzymać ten mniej więcej 20-tysięczny aparat partyjny, który co miesiąc musiał dostawać pensji. I nagle dostają pismo z Ministerstwa Finansów, że już nie będzie kroplówki z budżetu państwa. Oczywiście tam wybucha gigantyczna awantura, sekretarz KC Ciosek krzyczy, że trzeba towarzysza Wróblewskiego przed Komisję Kontroli Partyjnej wezwać, mu udzielić nagany i tak dalej, tyle że Wróblewski gra już na nowy układ. On wie, że za te przelewy to on może pójść pod Trybunał Stanu, a co mu może zrobić Ciosek? Najwyżej wyrzucić go z partii, z której i tak zapewne odejdzie razem z momentem odejścia z rządu, bo jako człowiek od finansów świetnie się znajdzie w jednym z tych banków, które właśnie tworzą. W Warszawie rozpoczyna działalność Bank Inicjatyw Gospodarczych, założony przez dyrektorów wielkich firm państwowych z udziałem spółek nomenklaturowych oraz grupy osób fizycznych. 2 czerwca 1989 roku ukazał się zlikwidowany w stanie wojennym tygodnik Solidarność. Naczelnym redaktorem został ponownie Tadeusz Mazowiecki. W kilka dni, dosłownie po 4 czerwca, Janusz Rejkowski, członek biura politycznego, rozmawia z Adamem Michnikiem i mówi mu, a może wy byście ewentualnie wzięli władzę wykonawczą i premier byłby z waszej strony. 3 lipca 1989 roku. Gazeta Wyborcza opublikowała artykuł Wasz prezydent, nasz premier. W lipcu 1989 roku, po słynnym artykule Wasz prezydent, nasz premier, Adam Michnik jedzie do Moskwy i prowadzi rozmowy w Wydziale Zagranicznym Komitetu Centralnego KPZR. O tych przebiegu tych rozmów nie wiemy nic, bo szyfrogramy z ambasady w Moskwie zniknęły i nie ma ich w archiwum MSZ-u. Znamy tylko jedną wypowiedź Adama Michnika na konferencji w 1999 roku w Stanach Zjednoczonych o Okrągłym Stole powiedzianej. Jedno zdanie Adam Michnik powiedział, że oni byli na mój mało zainteresowani i powiedzieli róbcie co chcecie, więc ja wróciłem do Polski, powiedziałem moim współpracownikom, chłopaki, trzeba robić skok na kasę, bo Rosjanie już się nami tak nie interesują jak dawniej. Ale oczywiście Jaruzelski był tu bezpiecznikiem i z Jaruzelskim trzeba się było dogadywać. Tak naprawdę druga połowa czerwca i pierwsza połowa lipca 1989 roku upływa na dramatycznym próbach skłonienia w Zgromadzeniu Narodowym wśród posłów i senatorów znalezienia większości, która by wybrała Jaruzelskiego. I w to się angażują naprawdę wielkie siły, bo nie tylko polskie, choćby ambasador Stanów Zjednoczonych Davis, chociaż Amerykanie uważają, że jeżeli Jaruzelski nie zostanie prezydentem, to cały układ polityczny w Polsce się załamie, dojdzie do, nie wiem, wojny domowej, do jakiegoś konfliktu, a to pociągnie za sobą Gorbaczowa i jego upadek. A utrzymanie Gorbaczowa jest dla Amerykanów absolutnym priorytetem. I stąd wizyta George'a Busha. Do Polski w lipcu przyjeżdża George Bush senior, wtedy urzędujący prezydent Stanów Zjednoczonych, i mówi, że Jaruzelski jest znakomitym kandydatem na prezydenta. Kolejnym etapem tego dziwnego załatwienia sprawy zaczęły się już w parlamencie naciski Bronisława Geremka, szefa OKP, na sumie tych posłów, aby wybrali Ignacego Jaruzelskiego. Do dzisiaj trudno powiedzieć, którzy z tych posłów robili to wskutek takiego przekonania, że zdarzy się jakieś nieszczęście, że generał Jaruzelski odrzucony przez parlament może doprowadzić do jakiegoś puczu wojskowego, a w jakim stopniu przekonano. No faktem pozostanie, że byli posłowie, którzy głosowali za Jaruzelskim. Dla mnie to był szok. Do dzisiaj pamiętam jako taką wzruszającą scenę dosyć demonstracji KPN-u, który wówczas był bardzo dla mnie pozytywnym bohaterem, który demonstrował pod Sejmem przeciwko wyborowi Jaruzelskiego. No i to było już jak gdyby w tym czasie jasne, że toczy się jakaś gra, która coraz częściej powoduje, że liderzy tego ruchu Solidarności podejmują jakieś zobowiązania, które nie wiadomo w czyim imieniu podejmują. Jaruzelski zostaje wybrany rzeczywiście dzięki Solidarności prezydentem, bo ten jeden głos decydujący, to przewaga jednego głosu, którym Jaruzelskiego wybrano na prezydenta 19 lipca 1989 roku, to był głos senatora Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego Bernatowicza, jedynego parlamentarzysty Solidarności, który wprost głosował na Jaruzelskiego. Była też grupa kilkunastu innych, którą zorganizował senator Wielowiejski, która albo oddała głosy nieważne, albo nie przyszła na głosowanie, przy czym obniżyła próg umożliwiający wybór Jaruzelskiego. Sejm Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej
wybrał obywatela w dniu dzisiejszym prezydentem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Czy obywatel wybór ten przyjmuje? Przyjmujemy. Kiedy pada to hasło wasz prezydent, nasz premier, no to pojawia się pytanie, kto będzie tym naszym premierem. Dla środowiska skupionego wokół Jacka Kuronia, Bronisława Geremka i Adama Michnika wydaje się rzeczą oczywistą, że tym premierem będzie Bronisław Geremek. Rodzi się koncepcja wielkiej koalicji, czyli koalicji Komitetu Obywatelskiego z PZPR-em. Wtedy padają takie stwierdzenia, jesteśmy umówieni z Kwaśniewskim, Kwaśniewski ma w to wyjść, ale w tym momencie Lech Wałęsa orientuje się, że za dużo dał władzy grupie Bronisława Geremka i że jeżeli oni sprzęgną się z tak wpływowym establishmentem PZPR-owskim, jaki się grupuje wokół tej spółdzielni Młoda Gwardia i wokół tych młodych wilczków z PZPR-u, hasłowo mówiąc właśnie głównie wokół Kwaśniewskiego, no to w tym momencie sam Wałęsa zostanie odesłany do Gdańska jako szef związku zawodowego, jako kapral w okopach, który już nie będzie miał nic więcej do powiedzenia. Ale teraz naprawdę spokój. Zostaje formalnie zawiązana koalicja Solidarności z ZSL-em i SD, a mianowicie Wałęsa mówi, że ma trzech kandydatów na premiera. Tadeusza Mazowieckiego, Jacka Kuronia i Bronisława Geremka. Kogo pan by widział w tej roli? Malinowski mówi, no, że z tej trójki, nic nie mówiąc przeciwko nikomu, bo wszyscy to są wybitne postacie, to byśmy woleli Tadeusza Mazowieckiego. Ale oczywiście to była pewna zabawa. To znaczy, to nie lider ZSL-u Malinowski o tym zdecydował. Tak naprawdę o tym, jak się wydaje, zdecydowały rozmowy w trójkącie Wałęsa, Jaruzelski, Prymas Glemp. Otóż decydujące było to, że z tej trójki Kościół najlepiej widział Mazowieckiego jako, prawda, byłego posła katolickiego, no, właściwie jedynego katolika z tej trójki, a także Jaruzelski, dla którego z tej trójki najbardziej umiarkowany jawił się Mazowiecki, on chyba rzeczywiście był najbardziej umiarkowany. Jaruzelski, jak się wydaje, popełnił błąd, bo myślał, że ugra więcej. I zamiast dotrzymać słowa i od razu desygnować premiera przedstawiciela Solidarności, próbował jeszcze wykonać manewr z generałem Kiszczakiem. I to był potworny błąd. Później próbował zrobić, kiedy misja Kiszczaka się załamała, namówić jeszcze lidera ZSL-u, Romana Malinowskiego, żeby został premierem. Ale kiedy Malinowski też odmówił, po kilku tygodniach, w których rządy PZPR się sypały, w których Wałęsa ogłosił, że właściwie on przystępuje do tworzenia koalicji z ZSL-em i SD, Jaruzelski skapitulował i zgodził się na to, żeby przedstawiony mu przez Wałęsę kandydat, czyli Tadeusz Mazowiecki, objął misję tworzenia rządu i w ten sposób dokonało się przesilenia. Za wyborem głosowało 378 posłów, przeciw wyborowi 4, wstrzymało się od głosowania 41 posłów. Były dwa rozwiązania. Jedno takie, że rzeczywiście chodzi o niepodległą Rzeczpospolitą, a więc ona ma swoje tradycje, ma swoje jakby urządzenie tego domu. No a drugi pomysł jest taki, że nie, mamy taką świetną szansę. Skończył się komunizm, znaczy może skończył, nie skończył, jest jakaś transformacja, jest taki moment próżni. Świetnie, można więc zbudować jakiś nowy zupełnie twór, nową koncepcję państwa demokratycznego, państwa prawa, w którym wtedy pojawiło się to pojęcie neutralności światopoglądowej. Państwo miało być neutralne światopoglądowo i idealne rozwiązanie. Nie mamy tych gotowych tradycji historycznych, nie szukajmy ich, budujmy sobie tak, jak uważamy. Komuniści oczywiście mieli swój plan, który można dzisiaj zrekonstruować i ja bym powiedział, że w sferze politycznej on się załamał. Momentem załamania były wybory częściowo wolne, kontraktowe w czerwcu 1989 roku, w których okazało się, że PZPR praktycznie już nie istnieje jako akceptowana w Polsce siła społeczna. W następnych miesiącach on się po prostu rozpada, rozbiega, po prostu przestaje istnieć, komitety partyjne przestają istnieć, bo ktokolwiek z członków partii przestaje się przyznawać do tego, że do nich w ogóle kiedykolwiek należał. Natomiast w sferze gospodarczej żywiołem kierowanej, raczej nie poddającej się tak ścisłej kontroli jak polityka, nomenklatura odnosi pewien sukces. To znaczy wszyscy ludzie zaangażowani w establishmencie PRL-owskim zyskują nie to, że miękkie lądowanie, ale zgoła luksusowe lądowanie w III Rzeczpospolitej i uprzywilejowaną pozycję, która
właściwie trwa do dzisiaj i poza wyjątkami osób szczególnie nieudolnych w korzystaniu z tych przywilejów, jak nieżyjący już Ireneusz Sekuła, praktycznie rzecz biorąc mamy tutaj dowody, że kto był odpowiednio wysoko w partyjnej, a zwłaszcza bezpieczniackiej hierarchii, może liczyć zawsze, jeśli nie na to, że sam osobiście dostał możliwości sukcesu, no to może liczyć na pomoc przyjaciół, którzy sukces odnieśli, którzy sukces mieli zapewniony. Krótko mówiąc, największym zyskiem komunistów jest to, że przechodzimy do państwa formalnie demokratycznego i kapitalistycznego, ale takiego, w którym sukces podlega reglamentacji. Sukces finansowy, sukces biznesowy, sukces w karierze profesjonalnej podlega reglamentacji.